Czy wiesz, że funkcją kwadratową zajmowali się już starożytni Babilończycy? I to prawie 3000 lat temu? Zgłębiając te niki tej funkcji, uczysz się zatem wiedzy pradawnej. W tej lekcji opiszemy własności postaci kanonicznej funkcji kwadratowej. Zaczniemy od funkcji. Jedna, druga razy. W nawiasie x dodać 1, zamykamy nawias, do kwadratu dodać 3. Skupmy się na własnościach, które da się odczytać z wykresu pomocniczego. Można go łatwo narysować, korzystając z dostępnych informacji. Postać kanoniczna funkcji to f od x równa się. A razy w nawiasie x odjąć p, zamykamy nawias, do kwadratu dodać q, gdzie p i q to współrzędne wierzchołka. W naszym przypadku p to minus -1, a q to 3. Wierzchołek jest w punkcie minus -1 3. Nanieśmy go na układ współrzędnych. Współczynnik a w tej funkcji to 1 druga. Jest dodatni, więc ramiona funkcji są skierowane do góry. Przejdźmy do opisywania własności. Zacznijmy od dziedziny funkcji. Dziedzina to inaczej zbiór argumentów, czyli wszystkie liczby, dla których da się obliczyć wartość funkcji. Do każdej liczby da się dodać 1 i wykonać resztę obliczeń. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Skoro w miejsce x można wstawić dowolną liczbę, to dziedziną jest zbiór liczb rzeczywistych. Dziedzinę możemy zapisać także w postaci przedziału. X należy do zbioru obustronnie otwartego od minus nieskończoności do plus nieskończoności. Oba zapisy są poprawne. Teraz zbiór wartości. Zastanów się, czy ta funkcja przyjmuje wartość równą minus 3? Można to sprawdzić, rysując bądź wyobrażając sobie poziomą linię przechodzącą przez minus 3. Funkcja przyjmuje tę wartość tylko wtedy, jeśli taka linia przetnie nasz wykres. Jeśli nie przetnie, to znaczy, że jej nie przyjmuje. I tak jest w tym przypadku. Minus 3 nie należy do zbioru wartości, a minus 2? Też nie. A 0 też nie. Tak samo jak 2. Pozioma linia dotknie wykresu tej funkcji dopiero w miejscu, gdzie y jest równy 3. Plus 3 jest zatem najmniejszą wartością, którą przyjmuje ta funkcja. A czy istnieje górna granica, na której zatrzymują się jej wartości? Nie. Ramiona idą w nieskończoność do góry. Zbiorem wartości tej funkcji jest zatem zbiór lewostrony niedomknięty. Od 3 do plus nieskończoności. Zauważ, że liczba 3 jest zarazem drugą współrzędną wierzchołka tej funkcji. Gdy ramiona są skierowane do góry, to druga współrzędna wierzchołka paraboli jest jej najmniejszą wartością. Pozostałe wartości ciągną się do plus nieskończoności. Nie ma zatem wartości największej. Teraz wyznaczymy oś symetrii tej funkcji. Oś symetrii to prosta, która po narysowaniu dzieli parabolę na dwie symetryczne części. Zastanów się, jak narysować taką prostą. Oś symetrii paraboli to linia, która zawsze przechodzi przez jej wierzchołek i jest prostopadła do osi x, więc równanie tej osi to x równa się x-owa współrzędna wierzchołka, czyli w naszym przypadku minus 1. Gotowe! Teraz przejdziemy do monotoniczności. Dla których xów funkcja maleje? Funkcja maleje, czyli jej wartości są coraz mniejsze dla xów należących do zbioru prawostrony niedomkniętego od minus nieskończoności do minus 1, a dla których xów funkcja rośnie? Dla xów należących do zbioru lewostrony niedomkniętego od minus 1 do plus nieskończoności. Zauważ, że monotoniczność paraboli jest związana z jej wierzchołkiem ale istotny jest też kierunek ułożenia ramion. Teraz zadanie dla Ciebie. Samodzielnie narysuj wykres funkcji f od x równa się 2 razy w nawiasie. x odjąć 1, zamykamy nawias do kwadratu odjąć 2. Najpierw odczytuję z postaci kanonicznej P i Q. P to 1, a Q to minus 2. Wierzchołek znajduje się zatem w punkcie o współrzędnych 1 i minus 2. Współczynnik A jest dodatni, więc ramiona paraboli są skierowane do góry. Mamy wykres. Przejdźmy do opisywania własności funkcji. Jaka jest jej dziedzina? Odpowiedz samodzielnie. Dziedziną każdej funkcji kwadratowej jest zbiór liczb rzeczywistych. Podaj teraz zbiór wartości tej funkcji. Widać na wykresie, że najmniejszą wartością jest minus 2. Ramiona są skierowane do góry, więc wartości ciągną się do plus nieskończoności. Oznacza to, że zbiorem wartości jest przedział lewostrony niedomknięty od minus 2 do plus nieskończoności. Liczba minus 2 jest drugą współrzędną wierzchołka, czyli q. Wyczyszczę teraz tablicę, żeby mieć miejsce na kolejne wnioski. Jaka jest oś symetrii naszej funkcji? Oś symetrii to prosta przechodząca przez pierwszą współrzędną wierzchołka, a ta wynosi 1. Jej równanie to x równa się 1. Teraz monotoniczność. Spróbuj wyznaczyć ją samodzielnie. Funkcja maleje dla x należących do przedziału prawostrony niedomkniętego od minus nieskończoności do 1. Liczba 1 jest pierwszą współrzędną wierzchołka. Funkcja rośnie dla xów należących do przedziału lewostrony niedomkniętego od 1 do plus nieskończoności. Spróbuj jeszcze powiedzieć, ile miejsc zerowych ma ta funkcja. Widać na wykresie, że nasza parabola przecina oś x w dwóch miejscach. Oznacza to, że funkcja ma dwa miejsca zerowe. Nauczysz się je wyznaczać w playliście o postaci iloczynowej i równaniach kwadratowych. Przejdźmy do kolejnej funkcji. Zacznij od narysowania funkcji opisanej wzorem minus 2 razy w nawiasie x dodać 1, zamknąć nawias do kwadratu odjąć 2. Mamy do czynienia z postacią kanoniczną. Najpierw wyznaczamy więc p i Q. P to liczba z nawiasu ze zmienionym znakiem, czyli minus 1. Q to minus 2. Współrzędne wierzchołka tej paraboli to minus 1 i minus 2. To jest ten punkt. Współczynnik A to minus 2. Jest ujemny, więc ramiona paraboli są skierowane w dół. Mamy wykres funkcji. Przejdźmy do opisywania jej własności. Jaka jest dziedzina tej funkcji? Dziedziną tej funkcji jest zbiór liczb rzeczywistych, jak w każdej funkcji kwadratowej. Teraz zbiór wartości. Ramiona tej paraboli, inaczej niż w poprzednich przykładach, są skierowane w dół. Wierzchołek nie jest najniższym, a najwyższym punktem tej paraboli. Najwyższą wartością jest druga współrzędna wierzchołka, czyli minus 2. Pozostałe wartości ciągną się aż do minus nieskończoności. Nie ma zatem wartości najmniejszej. Zbiorem wartości tej funkcji jest przedział prawostronny niedomknięty od minus nieskończoności do minus 2. Pamiętaj, wartości zawsze opisujemy od dołu. Czyścimy tablicę, żeby mieć miejsce na dalsze wnioski. Teraz samodzielnie wyznacz oś symetrii. Oś symetrii każdej paraboli to prosta równoległa do osi Y przechodząca przez pierwszą współrzędną wierzchołka, czyli x równe minus jednemu. A jaka jest monotoniczność tej funkcji? Funkcja rośnie dla x należących do zbioru prawostrony niedomkniętego. Od minus nieskończoności do minus 1, czyli od minus nieskończoności do pierwszej współrzędnej wierzchołka. Funkcja maleje dla x należących do zbioru lewostrony niedomkniętego od minus 1, czyli od pierwszej współrzędnej wierzchołka do plus nieskończoności. Powiedz jeszcze, ile miejsc zerowych ma ta funkcja? Nasza parabola nie przecina osi x. Więc ta funkcja nie ma miejsc zerowych. Przejdźmy do ostatniego zadania. Podaj przykładowy wzór funkcji kwadratowej, jeżeli wiadomo, że rośnie ona w przedziale prawostrony niedomkniętym od minus nieskończoności do 2, a zbiorem jej wartości jest przedział prawostrony niedomknięty od minus nieskończoności do 5. Skoro zbiorem wartości funkcji jest przedział prawostronny niedomknięty od minus nieskończoności do 5, to 5 jest zarazem największą wartością tej funkcji oraz współrzędną y wierzchołka, czyli q równa się 5. Spróbuj samodzielnie powiedzieć, dla jakich argumentów ta funkcja rośnie. Skoro rośnie ona w przedziale prawostrony niedomkniętym od minus nieskończoności do 2, to oznacza, że p. Czyli pierwsza współrzędna wierzchołka to 2. Stąd wzór funkcji w postaci kanonicznej wygląda tak. A razy w nawiasie x odjąć 2, zamknąć nawias, do kwadratu dodać 5. Pozostało nam jeszcze określić, ile wynosi a. Ponieważ funkcja przyjmuje wartość największą, a nie ma najmniejszej, to na pewno a jest mniejsze niż 0. Ponieważ w zadaniu proszą o przykładowy wzór, to wybieramy dowolną liczbę ujemną, np. minus 3. Piszemy zatem odpowiedź f od x równa się minus 3 razy. W nawiasie x odjąć 2, zamknąć nawias, do kwadratu dodać 5. To jest przykładowy wzór funkcji kwadratowej, która spełnia warunki podane w treści zadania. Wykonaliśmy wszystkie wyzwania z tej lekcji. Gratulacje! Opisując własności dowolnej funkcji kwadratowej, takie jak monotoniczność, równanie prostej symetrii, wartość najmniejszą oraz największą, a także zbiór wartości, potrzebujesz znać obu współrzędnych jej wierzchołka, czyli p i q. Te odczytasz od razu z postaci kanonicznej funkcji kwadratowej, która jest opisana wzorem y równa się a razy w nawiasie, x odjąć p, zamknąć nawias, do kwadratu dodać q. Zapraszam Cię do obejrzenia pozostałych lekcji o funkcji kwadratowej oraz do zasubskrybowania naszego kanału.